Witam widzów. Witam w kolejnym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolot. Widzowie, kontynuujemy sobie przygodę i tak jak zapowiedziałem dnia to nie wiem akurat czy dnia, ale na pewno odcinka poprzedniego. Tak dzisiaj, to co zapowiedziałem, tak dzisiaj będziemy to wykonywać, czyli dalsze misje w Wilczym Leżu. Bo z tego co kojarzę, ta miejscowość nazywa się Wilcze Leże, prawda? Tak. Słuchajcie, na samym początku to mi się strasznie odbija i mi się ciężko zawsze mówi, bo za dużo białka wpierdalam. Na samym początku zostawcie widzowie lajka, zostawcie suba, wpadnijcie na różne ciekawe odcinki, ciekawostki, na rewindy, macie wszystko w opisie, tam zajrzyjcie, fajne, ciekawe treści, wiadomo, ranie do wiadra, poddymianie, ale czasem też takie normalne treści jakieś, mniej pojebane, wiadomo widzowie. Słuchajcie, wykonujemy na samym początku misję żadną, ponieważ na samym początku to ja bym chciał pogadać z tym kolesiem, chyba tym. Słyszałem co nieco o tobie. No i wyglądasz mi na bo on do nas zagadał wcześniej, natomiast ja pominąłem to i pomyślałem, że tym akcentem zaczniemy dzisiejszy odcinek. Przed pierwszym niebezpieczeństwem. O co chodzi? Od jakiegoś czasu nie sypiam najlepiej. Chodzę jakiś taki zmęczony i przysypiam gdzie popadnie. To do mnie zupełnie niepodobne. Jezegan załatwił mi na to jakiś specyfik kilka dni temu. Ale żeby zadziałał poprawnie, muszę przespać tuzin regularnych nocy. Pech chciał, że Baez wyznaczył mi nocną wartę w najbliższym czasie. Może przypilnowałbyś południowych murów pod moją nieobecność? A co ja z tego będę miał? A czemu nikt swoich towarzyszy? Swoich towarzyszy nie przejmie warty. Mają swoje własne warty. A jeśli akurat ich nie mają, to odsypiają warty z poprzedniej nocy. Poza tym, wolę, żeby ten problem ze spaniem pozostał. Ile mi się odbija? Tutaj. Takie rzeczy ciągną się za człowiekiem tygodnia. Masakra. By być szanowanym, musisz być nieskazitelny. Nie wiem, czy ja kurwa jem i połykam przypadkiem jakieś tuziny powietrza. Pięknego młota bojowego. Osobiście wolę korzystać z mieczy dwuręcznych, więc mogę ci go odstąpić. No dobra. Dobrze, stanę za ciebie na warcie. A więc pierwsza misja jasna. Spisałem ci na kartce podstawową rutynę patrolową. Postępuj zgodnie z poleceniami, a wszystko powinno być w porządku. Tylko nie zapomnij stawić się jutro przed zmierzchem. Jutro przed zmierzchem. Jasne. Nocny wartownik nazywa się misja. Zgodziłem się przejąć nocną wartę od Arte. Muszę przeczytać kartkę z rutyną patrolową, a następnie stawić się na miejscu jutro wieczorem. Dobra, rutyna patrolowa Arte. Warta rozpoczyna się o godzinie 18. Musisz stawić się wtedy przy drewnianym pomoście prowadzącym na mury. No kurwa macie, jakie ja mam ciężkie paluchy widzowie, za gruby jestem jeszcze. Musisz stawić się wtedy przy drewnianym pomoście prowadzącym na mury. Następnie zaczniesz patrolować mury od wieży aż po skalny nasyp. Gdy zacznie się ściemniać, rozpalisz pochodnie na murach. Nad ranem ktoś przyjdzie cię zmienić. Dobra, muszę stawić się przy drewnianym pomoście prowadzącym na mury. Drewniany pomost prowadzący na mury wygląda jak ten pomost, prawda? Tylko czy ja muszę tu przyjść konkretnie o tej 18, czy on mi... O kurwa, czy on mi to skipnie jakoś fajnie? Mam nadzieję, że tak, bo skąd mam wiedzieć, czy jest 18, czy nie 18. Ja nie... Czyli nie. Czyli faktycznie o tej 18 musi... mam nadzieję, że kiedy się prześpimy, to akurat będzie godzina 18. To będzie, on mi kazał wieczorem, więc mam nadzieję, że tyk, zaczyna się wieczór. Wtedy wybija godzina 18. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak się właśnie dzieje. Dobrze, jest. Wolałem mieć pewność, że się pojawisz. Teraz mogę spokojnie wrócić do spania. Dobra, nocny wartownik. Czas rozpocząć wartę. Zgodnie z tym, co napisał Arte, mam patrolować teren murów od wieży aż do półek skalnych. Trochę się nachodzę tą trasą dzisiejszej nocy. Ja mam tak serio zadupcać w prawo, lewo, prawo, lewo? Co ty gadasz? I z powrotem do wieży. Nie no co? Marvin, nie baguj się. Przynajmniej pochodnie zyskaliśmy. Oj, bełcik, cyk. No to z powrotem do wieży. Coś czuję, że to nie będzie tak prosta misja. Teraz do końca murów? No jestem do końca murów, tak? A do końca murów tam, no. Coś czuję, że to nie będzie taka prosta misja i zaraz coś się tu wydarzy ciekawego.
Nocny wartownik. Robiło się już ciemno, czas zapalić pochodnie. Jasna sprawa, jak to czym? O! Co to za Bóg? Proszę bez takich tutaj mnie nie straszyć, proszę. Jedna pochodnia, cyk. Druga pochodnia, cyk. Pochodnia numer 3, cyk. I pochodnia numer 4. Proste? Jak truth. ciekawsza część już za... Turbo ciekawa, interesująca część już za nami, niestety, widzowie. Wracamy do chodzenia w jedną stronę i drugą stronę. No racja. Dobra, będę... No nie, no bierz tą pochodnię już. Już odpaliliśmy to za dupcą z tą pochodnią. No więc łazimy w kółko. O! Coś się wydarzyło! Coś się tu wydarzyło! Co się wydarzyło? Ślady po ostatniej pijackiej przygodzie Legriffa wciąż są w nie... Co? Cholera, co to było? Brzmi jakby hałas pochodził z którejś z chat. Nie pozostaje mi nic innego jak to sprawdzić. Ślady po ostatniej pijackiej przygodzie Legriffa wciąż są w nienaruszonym stanie. To raczej nie stąd pochodziły te niepokojące odgłosy. Okej, okay, to skąd w takim razie? Tutaj? Stąd? Co tu się dzieje? Nie, nie, nie. Tutaj? Co się dzieje? Jak niby stoisz na straży? Ktoś się tutaj wdarł i zdemolował ścianę mojej chaty. I w dodatku jeszcze opuściłeś posterunek. No, a... Przyszedłem sprawdzić, co się dzieje. Cholera, co to mogło być? O kurwa. Też to słyszeliście? Wiedziałem, że to nie będzie taka prosta misja. Coś słyszałem, ale nie wiemy, co to mogło być. Na ścianie mojego domu są jakieś ślady, jak od ostrzy. Może ktoś sobie robi żarty. Pewnie to ten sam drań, który rozwalił beczkę za moim domem. Albo to Jezegan znowu przyzywał sobie jakieś bestie do eksperymentów. Już ja się z nim rozmówię. Zajmiemy się resztą. Ty póki co wracaj na wartę. A co z twoim problemem ze spaniem? Snem. Nie widzisz, co tu się stało? Nie mam czasu na sen. Natychmiast wracam na stanowisko. No dobra. To mi wygląda jak Wolverine. Czy jakby ostrzo. Ponownie do końca wieży. No dobra, ponownie do końca wieży. I z powrotem. Ja tu patrzę na te domy, może znajdziemy coś ciekawego. Jakąś, na chwilę pojawi się jakaś animacja. Czy... No, chyba jednak nie. O! W końcu poranek, całe szczęście reszta nocy była spokojniejsza. Muszę zajrzeć do RT, może udało mu się coś ustalić w sprawie tych tajemniczych dźwięków. Udało ci się ustalić coś w sprawie tych tajemniczych dźwięków, panie RT? Hej, udało się coś ustalić? Jezegan zaklina się, że nic o tym nie wie. Facet ma swoje szalone pomysły, ale nie kłamałby w żywe oczy. To musi być coś innego. Może to ta sama bestia co w Silbach? Słyszałem te plotki od węglarzy. Zwykłe bzdury i wymówki leniwych farmerów. Nie ma takich bestii. Sądzisz, że ktoś się tutaj włamał? Szansa na to jest mała, ale to zawsze możliwe. Jeśli ktoś się tutaj wdarł, to już my się nim zajmiemy. Intrus pożałuje tej decyzji bardzo szybko. Myślisz, że któryś wilczy syn robi sobie żarty? Nie zdziwiłbym się. Nie wiem, kiedy chłopcy mieli trochę okazji do rozrywki. Ulryk od jakiegoś czasu stał się bardzo rygorystyczny, jeśli chodzi o opuszczanie twierdzy. Najważniejsze, że zdążyłem już obmyślić plan. Poczekamy do następnej nocy. Tym razem ja pójdę na nocną wartę na murach, by napastnik był pewny, że nie ma mnie w chacie. Natomiast ty ukryjesz się w środku i spróbujesz się na niego zaczaić. Gdy tylko usłyszysz jakieś hałasy, to pobiegniesz w ich stronę i złapiesz drania na gorącym uczynku. Spotkamy się tutaj jutro wieczorem. Tylko nie zapomnij przyjść. Dobra. A co z twoim snem? A co z twoim snem? Do cholery z tym snem. Nie zostawię tak tej sprawy. Bierzmy się do roboty. Wiesz, mi się ta misja kurwa nie podoba. Mam nadzieję, że to tylko takie młodzieńcze żarty wilczych synów. A nie tu zaraz jakiś kurwa duch trolla Wolverina wyskoczy na mordę. No dobra, więc spotykamy się tutaj wieczorem, idziemy się tutaj kimnąć, podoba mi się ta misja. Ja już mam w ogóle jakieś kurwa schizy, nie? Ja już widzowie, tylko raz mi tutaj duch wyskoczył na mordę, co ze mną pogadał. W sumie spoko był ten duch, a mi już odjebało, nie? Ja już jakieś UFO szukam, Wolverina, kurwa,
Ja już tylko zacząłem nagrywać ciekawostki, nagrałem jeden odcinek ciekawostek i już ta Wolverine, jakaś ciekawostka tutaj, UFO może to było. Jezu, odpierdala widzowie, jeden raz wystarczyły ciekawostki. Schowaj się gdzieś na samym końcu chaty. Zobaczyć w gierce i już. Miej pochodnie w gotowości. Już mam rozkminę. Mało co tu widać. Czy jest to powiązane z jakimiś tymi? Z tą wieżą, w której nagrałem ciekawostki. Nie wieżą, tylko tym wulkanem, w którym nagrałem ciekawostki. Czy ten znak to jest jakiś znak, gdzie nas doprowadzi gdzieś? Wezmę pochodnie i to sprawdzę. Już widzowie odpierdala. Patrzymy, nocny wartownik. Znowu te odgłosy, pójdę to sprawdzić. Dobra. To gdzieś z tyłu chyba było, prawda? Trafiłem na porozrzucane mięso i ryby. Ślady prowadzą w stronę mojego magazynu na uboczu. Tak prowadzą? Gdzie niby? Tu? Niech, tu. Jak nie natrafiłem na mięso i ryby, ty? Rozrzucę. A faktycznie. Mały magazyn obok? Tutaj? Co to za hałas? Co robiłeś w magazynie? Spokojnie, jestem tu na polecenie Arety. Chcemy sprawdzić, co się tutaj dzieje. Pewnie znowu któryś z chłopaków miał ochotę na dziczyznę i przetrząsnął pół magazynu. Ja tam wracam do spania. Gdzie jest ten magazyn, o którym ty mówisz? To jest ten magazyn? Nie, to jest magazyn broni. Ten magazyn chyba znajduje się tutaj, prawda? Nie. Ten magazyn, nie ten magazyn, nie, no to coś kimają się normalnie. Gdzieś tu jakiś magazyn został rozdupcony. Podejrzany typ, ale to są te ziomki, których my rozdupcyliśmy w poprzednich odcinkach. O który magazyn mu chodzi? Tu sobie ktoś śpi normalnie. Gdzie jest jakiś magazyn, kurwa? Zaraz mi tutaj jest magazyn. Ktoś lub coś musiał naprawdę być naprawdę głodne. Wszędzie leżą resztki ryb i mięsa. Wygląda na to, że będę musiał wdrapać się na ten murek i przejść pomiędzy budynkami. Okej, zobaczmy jeszcze, czy coś tu się zadziało. Nie. Przejść pomiędzy budynkami. No dobra, tylko wdrapałem się na murek. Tylko gdzie pomiędzy budynkami mam co, jak przejść i dlaczego? Pomiędzy którymi budynkami? Wdrapałem się na murek, przejść pomiędzy budynkami. Że tutaj? A tutaj. Co tu się stało? Słyszałem jakieś hałasy. Wiesz, co się dzieje? Właśnie idę to sprawdzić. Już od kilku nocy słyszę jakieś hałasy w pobliżu mojej chaty. Do tej pory myślałem, że to może po prostu gron wychodzi pijany z karczmy. Ale dzisiaj to brzmiało jak rozwścieczona bestia. Chyba też rozejrzę się po okolicy. Akurat przyda mi się jeszcze jedno trofeum nad łóżko. No dobra. Myślę, że idziemy śladami. Wszystkie ślady prowadzą. Pod ziemię? Kurwa. Czemu to zawsze musi być jebane pod ziemię? Ty, niedźwiedź. Halo? Coś lub coś musiał być... No, przeszedłem przez murek, tak? Nie nauczyli cię w mieście, żeby nie włazić, gdzie popadnie? Ty, Arete kazał mi sprawdzić te dziwne hałasy. Zlecił komuś obcemu zajmowanie się naszymi wewnętrznymi problemami? No to już wiem, kto dostanie dodatkowe nocne warty. Nie możesz ukrywać niedźwiedzia. A już myślałem, że się dogadamy. No, nie no, ty chyba zwariowałeś na łeb. Co ty gadasz? Taki spoko ziomuś byłeś. Ja ci sprzedawałem normalnie skóry wszystkie, a teraz ci je zabiorę? Gosiu. Co ty? Znaczy no, nie możesz. No nie wiem, czy nie możesz. Zdecydowałem się powiedzieć prawdę o niedźwiedziu, bo Esa nie przyjął tego zbyt dobrze i rzucił się na mnie. Wątpię, by chciał jeszcze ze mną współpracować. Pora wracać do... No dobra, no trzyma niedźwiedzie. Czy jego tego niedźwiedzia mogę zabić? 350 golda za skórę, chłopie. A ty stawaj, bo z tą trzeba jeszcze nie pogadać. Chociaż zanim ty wstaniesz, to trochę minie. Jebany niedźwiedziarz. Dyma. I wypuszcza chyba w nocy. Jak? Czego się dowiedziałeś? Paes znalazł sobie nowego przyjaciela, niedźwiedzia. Że co? Niedźwiedź w środku naszej twierdzy? I to jeszcze przetrzymywany przez naszego dowódcę, który zawsze wszystkim powtarza, jak to najważniejsza jest dyscyplina i zdrowy rozsądek? Ulryk będzie się musiał o tym dowiedzieć. Gdyby nie twoja pomoc, to nowe osiągnięcie. Wie, czy którejś nocy ten otrzymałem. Nazywa się bardziej wilczy niż syn.
Zdobądź zaufanie najbardziej nieufnym mieszkańcom wyspy. Co? Zdobądź zaufanie najbardziej nieufnym mieszkańcom wyspy. Taki jest opis. 8,5% graczy odblokowało to osiągnięcie. Okej. Okay. Misja zakończona, tak? Arte nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, ale był zadowolony, że udało się sprawę wyjaśnić. Ta histeria chyba nie skończy się zbyt dobrze dla Baesa. Najważniejsze, że udało mi się wykonać zadanie i otrzymałem obiecaną nagrodę, plus otrzymałem też swoje skóry, które później sprzedamy. Baes, no nadal kurczę cierpi. Mamy tu jeszcze kilka rzeczy do wykonania, kilka misji, więc myślę, że pora udać się do Śpiórkoloda. Imnąć się do poranka i wykonać dalsze te misje, które mam wykonać. Proste? Jak Drut. Nie wiem, czemu ostatnio mi się spodobało słowo Drut. Tak, mamy misję, która nazywa się Czas Decyzji. Zacząłem pojedynek Kelidem i udzieliłem mu wskazówki, które mam nadzieję pomogą mu w walce. Czy ta walka została zakończona? Kto wygrał pojedynek? Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że wszystkiego dowiem się w karczmie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, chciałbym tu z powrotem wejść. A, nie mogę już tego otworzyć. No, szkoda. Z tobą nie mogę nic pogadać. Ty, wygrałeś? Przyniosłem roślinę, o którą prosiłeś. Pokaż. Dobra, bo inaczej chyba nie skończymy tej misji. Faktycznie, nawet całkiem sprawnie zebrana. Dzięki. Chyba nie ma innej opcji. Wydaje się, że to wszystko, w czym mogłeś mi pomóc. Teraz pozostaje tylko poczekać na faktyczne starcie. Mhm. Powodzenia. No, fajnie. Minus goblinia Goda. Przygotowałem Kilida do walki jak tylko mogłem. Pozostaje mi poczekać na rezultat pojedynku i liczyć, że nie wyrzuciłem pieniędzy w błoto. Strasznie często mi się odbija. Zaraz mnie szlak widzowie trafi. To tak przeszkadza w nagrywaniu odcinku. Jak co 3 sekundy masz jakąś kurwa czkawkę albo beka. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem czy tak powinno się dziać. Myślę, że nie jest to nic złego i na porządku dziennym. Czego ty tam szukałeś? Bardzo dużo razy tak robimy. Tylko sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy. Dopiero kiedy gadamy ciągiem przez 3 godziny sobie uświadamiamy, że jest to troszeczkę uciążliwe. No, stoczyć pojedynek, proszę cię. Proszę mnie nie wkurwiać i stoczyć pojedynek. Kiedy ten pojedynek się odbędzie? Jak tam zakłady? Nie narzekam, interes się kręci. Wiem, przejmujesz się, czy Kilid był dobrym wyborem. Ale spójrz na to od tej strony. Gdyby nie ryzyko, zakładanie się byłoby nudne. Wróć za jakiś czas, może będzie... Przygotuj za ten czas moje złoto. Złoto już jest przygotowane, masz moje słowo. No to... No skończysz walkę, no. Panowie, halo, ja tu misję muszę wykonać. Dirk? Tomas przystał na twoją propozycję. Ja i klienci przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. To piwo jest wyśmienite. Jeszcze raz, dzięki za pomoc. Weź te kilka butelek rumu w ramach nagrody. Odkąd mamy tutaj mrocznego paladyna, chyba już tylko grunt pija ten trunek marynarzy. Okej. No, czekam aż tutaj odbędzie się walka. I dostanę swój pitos i zakończę tą misję, ale teraz nie możemy nic zrobić z tą misją, więc... Przełomowe odkrycie to jest jedna z rzeczy, które chciałbym wykonać. Jezgen w dzisiejszym odcinku. Jezgen, alchemik z Wilczego Leża, prowadzi badania nad eliksirami przemiany. Poprosił mnie, bym wypróbował 3 dawki o różnych stężeniach i dokładnie spisał rezultaty. Eliksiry nie do końca są bezpieczne, więc polecił podać je osobom, za którymi nikt nie zatęskni. Pewnie ktoś z przystani Łotrów się nada. Przystań Łotrów. Okej, okay. Lorenzo wyznaczył mnie do bycia informatorem królewskiego wysłannika. Mam składać mu raporty o handlu Archolos oraz okazywać szacunek jemu i jego świcie. Znajdę ich w ratuszu miejskim. Później. Karden powiedział, że dziobnięcie tych ścierwojady do zabicia. Musimy się udać do Bodowina. Czyli teraz mamy kilka misji, które możemy wykonać. Wydaje mi się, że najciekawszą misją dla mnie, którą jesteśmy w stanie wykonać w tym odcinku, jest misja z przystani Łotrów. Możemy się tam udać po tym, jak Duży Ben,
został zaciupany przez nas i zobaczyć, co tam się dzieje, czy jest w ogóle coś do pogadania z nimi. Nie wiem, czy byłem tam po zabiciu dużego Bena. Wiem, że kiedyś się tam chyba tepłem, bo czegoś szukałem, ale nie jestem pewien, czy to robiłem na odcinku i czy w ogóle gadałem tam z jakimiś postaciami, czy tylko przeszukiwałem miejsce? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że chyba nagrywałem z tego odcinek ciekawostek z Gothica 2 i byłem się tam po prostu tepnąć, żeby było bliżej. Tak mi się wydaje. Tam jest jedna ciekawostka, którą chciałem nagrać, natomiast mi ona się nie przydarzyła. Ej, no nic. Zabierz mnie do, a przecież ty mnie nie weźmiesz nigdzie. Kurwa mać. A my się możemy tepnąć. Winnica Valerio, miasto Archolos. Idea kupiecka. Pod dom. Zabierz mnie pod dom. Cieszę się, że wiesz, gdzie jest mój dom. O, a ty kto? Witam szanownego pana. Czy interesowałoby pana kupno wyposażenia wnętrz? W rzeczy samej, proszę pana. Sprzedajesz meble? W rzeczy samej, proszę pana. Jednak decyzja musi nastąpić szybko, gdyż czas nas goni. Chciałbym zakupić meble. Proszę bardzo. Pokaż, może masz coś turbo unikatowego. Masz coś unikatowego? O kurwa, ile ty masz rzeczy fajnych. Ty masz takie super rzeczy? Posągi, nieposągi, kącik wilczych synów, kącik piratów? Nie no, widzowie, kupujesz wszystko, kurwa, poczekajcie. Dobra, widzowie, może wszystkiego nie kupiłem, ale za to pchnęłem mu wszystkie rzeczy. Tych obrazów nie kupuję, bo nie są mi one potrzebne. Meble zostały przeniesione do mojego domu. Podoba mi się taka informacja. Chcę słyszeć o niej więcej. I co, widzowie? I teraz trzeba zobaczyć, co tam zakupiliśmy nowego. I gdzie to możemy przede wszystkim postawić. Pokami, urządzamy sypialnię. Urządzamy sypialnię, widzowie. Łóżko? Nie, mamy już łóżko. Zapomnianą skrzynię. Jo, cię kręca. Nie no, wolę to. Stół, lewa strona, możemy bogaty stół ustawić. Bogaty, duży stół. No nie, chyba wolę ten stół. Bardziej bogacki jest. Biblioteczkę. A, możemy biblioteczkę ustawić, której aktualnie nie mam. Ustaw kominek mamy. Ustaw kominek mamy. Ustaw ławkę mamy, ale możemy też żółtą, bo taką drewnianą, nie no. Żółtą. Preferuję czerwoną. Ustaw manekiny, lewa strona. A, możemy tutaj zamiast stołu manekiny, ale no nie mamy tyle zbroi, żeby te manekiny też tu ustawiać. Mamy w kurwa obrazów. Ale nie chcę ich zawiesić, bo jakby wszystkie już zostały zawieszone tutaj. Możemy ustawić kącik frakcyjny i co ciekawe jest takie coś jak kącik pirata. Fajny kącik, podoba mi się. Jeszcze kupiłem kącik wilczego leża. Szefowy. I klasztoru to już było. No ustawiamy sobie oczywiście, mi najbardziej chyba Araxos pasuje kącik. Najbardziej chyba lubię Araxos. Ustaw biblioteczkę, mamy biblioteczkę. Ustaw stół, mamy stół. Manekiny mamy. Dywanik. Kupiłem nowe dywany, na przykład Skórę Niedźwiedzia. Taki dywan kupiłem. I jeszcze jakieś inne dywany też chyba zostały zakupione. Ten fajny. W sumie wszystko tu jest, widzowie, fajne. Fajnie. Mam dużo kolorów, więc mogę sobie zmieniać. Ustaw rośliny. Rośliny też kupiłem. O, jeszcze większe, jeszcze lepsze. Pochcząc. Możemy jakieś trofea zawieść. Lewa strona. Zawieść głowę niedźwiedzia. Jocie Grinca. No niech będą dwie niedźwiedzie. Jakiś obraz? Aha, to zamiast tych trofeów. No nic. To by było chyba tyle. Kącik tu już wszystkie mam, prawda? Obrazy, trofea. Tu jest. Jest trofeo, jest niedźwiedź. Obrazy, dywan. Możemy duży dywan, czy tylko takie małe? Bo kupowałem w kurwę tych dywanów, ale nie mam co z nimi robić. Wydałem na to jakieś kosmiczne ilości pieniędzy, tylko po to, żeby mieć dywany, których nigdy nie położę na ziemi. O, ten fajny. Zostawiam ten. No i tyle. Trofea raczej nie. Podwórze. Możemy zmienić oczywiście na Adanosa i samego Beliara. Jocie Kryńca. Ja się nie wiem, czy oni się różnią. Ale zostawmy może ten Inosa. Albo zmieńmy na Adanosa teraz. To nie jak tak.
urządzić ściany, no tutaj te tapety, co były, to są. Tyle, widzowie. Tak wygląda w ogóle zmiany, które możemy dokonać. Mega mi się to podoba. Posiadanie własnego domu jest, kurwa, najlepszą rzeczą na świecie. Kocham. Czy jest tu zebranie gości, z którymi muszę wyroszyć i zniszczyć, żeby rozdupcić jakiegoś potwora? Już mogę tę misję wykonać? Czy tu jest ten dom tej Faustyny? No nie, niestety nie. Nie wiem, gdzie jest ten dom Faustyny. W teorii chyba tam, nie? Bo ona tam jakby warsztat ma, ale to chyba nazywa domem Faustyny Ernesto. Tak albo nie? Potencjalni ludzie, których potrzebuję, powinni się zebrać przed, czyli gdzieś mniej więcej tutaj. A coś ich tutaj nie widzę. Do góry? Znajduje się ktoś tam? Jest tam kto? Chyba nie, widzowie. Idziemy do przystani pirata. Do przystani łotrów. To się chyba tak nazywa, przystań łotrów. Mogę się mylić. Idziemy tam, bo tam jest misja do wykonania. Gubię się w swoim własnym domu. Taki jest gigakoks duży. Możemy też powykonywać miecze i tak dalej, ale to może nie teraz. Teraz to ja użyję kamienia teleportacyjnego. Jeszcze mam z piwnicy, które możemy się teleportować. Czy to jest jakieś pojebanie? Przystań łotrów. Cyk. Mamy to, panowie. Zobaczmy, czy się tu coś zmieniło. Przede wszystkim zobaczmy, czy da się tu zapisać grę. Da się, ale bardzo wolno. Dobra, widzowie, idziemy do przystani. Potencjalnie musimy komuś podać tutaj duch. Przełomowe odkrycie. To jest. Pokaż. Może uda mi się sprowokować ducha do jakiejś walki. Kiedy go pokonam, dam mu eliksir i powiem, że to ekstra leczniczy. Możemy tak zrobić. Duch? Nic głupszego nie mogłeś wymyślić? Coś ty powiedział, idioto? Myślisz sobie, że teraz jesteś kimś? Zaraz ci pokażę, gdzie jest twoje miejsce. No, to ho. Pyk. Oj. Jo, się kręca, my naprawdę jesteśmy mocni, widzowie, w gierkę komputerową. Jest siekiera gra. Siekiera kosimy. Możemy, to przy okazji, zanim on stanie, chciałem wykonać łuka, ale nie zdążymy. Słuchaj. Moja głowa. Nic się nie stało, masz tu eliksir. No już dobrze, wygrałeś. Ale spróbuj jeszcze raz się ze mnie nabijać. To znajdę cię którejś deszczowej nocy i wypruję flaki. Wybacz, chyba trochę przesadziłem. Nie chciałem zrobić sobie z ciebie wroga. Może eliksir leczniczy, który postawi cię na nogi, wyrówna rachunki. Dobra, dawaj to. Bo łeb mnie boli, jakby mi stado kretaszczurów po nim przebiegło. Daj mocny, daj słaby eliksir przemiany. On chyba nie jest takim najgorszym człowiekiem, żeby... Zobaczymy, co się stanie. Dzięki. Smakuje jak stare bagienne ziele. Od razu czuję się lepiej. Czyli nic się nie stało. Słaby eliksir zdaje się nie działać. Oprócz paskudnego smaku duch nie odczuł żadnych dodatkowych efektów. No dobra, to idziemy dalej. Poszukać kogoś, komu ten eliksir możemy podać. Tiago? Może to by. A może nie, może coś się działo. Jeszcze się pytasz. Nowy mistrz areny. Ciągle nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Żeby ci to tylko do głowy nie uderzyło. Sława, pieniądze, wiadomo. Te uderzą do głowy. O, może ty, bo ty dość jesteś wkurwiający. Rębasz. Miałbyś może ochotę rozprostować kości? Moglibyśmy trochę oczyścić bagna i zebrać jakieś trofea. Jasne, czemu nie? Kto by nie chciał iść na polowanie z Marvinem, pogrącą dużego Bena. Daj znać, gdy będziesz gotowy. Chodźmy na to polowanie. A ty tak z pięściami idziesz na to polowanie, tak? Może uda nam się wyciągnąć Remarcha na jakieś polowanie. Mógłbym mu wtedy mówić, że eliksir jest mocną odtrutką na toksyny trutni. Dobra, to chodźmy. A przecież on nie ma nawet broni, bo mu wszystko okradł, więc go 7 razy pobiłem, jeszcze mu siano zabrałem. Mieszek mu zabrałem. Ja mu chyba, kurwa, wszystko zabrałem. Chęci do życia nawet, mam takie wrażenie. A to, że dziwo, nadal zadowolony jest. Wojownik z krwi i kości. Po mordzie dostanie i zadowolony jest. No ale czasem, widzowie, warto jest dać sobie po mordzie.
Nawet jeżeli jest jakieś napięcie, serio jestem fanem dawania sobie po ryju. Dasz sobie po ryju, i nagle się okazuje, że świat jest jakiś taki lepszy. Bez kitu. Bagienny truteń, nakopał ci już? Nie? Musimy chyba tego, nie? Tą rzeczną... O, troll! Chętnie bym go zabił. Na tym poziomie to jest raczej łatwizna. Dawaj, Rembas. Co tu się dzieje? Alligator? No kurwa! Z przypadkiem! Chodzisz mi w tego! Wstawaj, Rembas! Wstawaj, jointa i wstawaj! Nie znajdę. No bo wchodzisz mi tam, gdzie strzelam, Rembas! Dobra, widzowie, stał plus gierkę mi wywaliło, bo niestety, na żygierkę. Niestety mi wywaliło tutaj. O kurwa, ty zaraz zginiesz, dosłownie ty zginiesz, mam wrażenie. Poczekaj. Niestety wywali... Oj, kolejny level. Trochę było... No kurwa, Rembas. Jo się kręca. Nic tu nie ma. Na hitka padasz. Niestety wywaliło mi nagrywanie, bo nie miałem miejsca na dysku. Ale już mam. Muszę sobie tak ustawić, żebym ja widział, ile mam na bieżąco miejsca w OBS-ie. Nie, taka opcja gdzieś, tylko nie pamiętam. Gdzie ona się znajduje. Ile mamy punktów nauki? 41? Tylko? To za poziom jednak dostajemy trochę mniej niż sądziłem, bo wcześniej mówiłem, że 30, a tu się okazuje, że 10 dostajemy. A nic. W ogóle jak tego, włamywanie się mistrz, kradzież mistrz, uczarstwo mistrz, kowalstwo mistrz. Bieranie trofeów co? Uczony? Jeszcze możemy się czegoś nauczyć? Zbieraniu trofeów? Kilka kłów błotnego węża, skrzydła krwiopijcy i żądła. Całkiem nieźle. Będzie za co pić u Oskara. Cholerny krwiopijce. Raz cię urządlą i nawet nie poczujesz. Innym razem trucizna zabije cię w kilka dni. Mam tu dobrą odtrutkę. Skusisz się? Trucizna. Paskudna śmierć. Niegodna wojownika. Dawaj. Lepiej nie ryzykować. Średni. Masz. Zamienisz się w coś? Chyba już wolę umierać powoli od trucizny krwiopijcy, niż wypluwać własne flaki po odtrutce. Zachowaj ją dla siebie. Ja wracam do przystani. No dobra. Chyba nie poszło do końca tak, jak chcieliśmy. Standardowa dawka eliksiru nie zadziałała. Rembars wymiotował chwilę po jej wypiciu, ale nie dostrzegłem żadnych dodatkowych efektów ubocznych. Przynajmniej teraz, a zaś okaże, że my wrócimy, a tam kurwa Rembas wróci jako tam wilk chyba, nie? Z tego co rozumiem, przemiana w wilka to jest, tak? Czy... No nie wiem, coś to jest przemiana. Nie do końca jestem w sumie pewny... To. Nie pamiętam. Wiem, że on, ten alchemik starał się zamiast zwojów ogarnąć eliksiry przemiany. Tworzyć coś takiego, natomiast nie pamiętam w co. On chciał się przemienić, ale skoro to było wilcze leże, to... Jaki ty kurwa szybki jesteś, Rembas. Jo cię kręca. No, to zgaduję, że tego. To zgaduję, że skoro to było wilcze leże, to przemiana miała nastąpić w tak zwanego wilka. Czy tu znajdę kogoś, kto będzie chciał się zamienić w coś? Chcesz się w coś zamienić? Saul? Pisz. Pewnie nie chcesz. Ty może? Leonardo? Nie, może ty, panie Proximo. Chyba nie. To idziemy do karczmy. Dobra, musiałem sobie sprawdzić no spokojnie, ile poprzedni odcinek miał minut, żeby tak mniej więcej odcinek nagrać, który nie będzie trwał jakieś 6 godzin, prawda? Oczywiście, że prawda, widzowie. Może by tak Corteza zamienić w tego wilka, czy co on tam. O, witam, Mortis. Jak życie? Jak życie? Jak Moritz. Życie? Nie jestem bogaty, cała ta farsa na nic. No, ja trochę jestem bogatszy. Pirat? Lary?
Pirat mówi, że nie chce mieć nic wspólnego ze złodziejami. Ty. Ej, ty. Nieźle. Może ty. Ty mnie nauczysz alchemii. Nie chcę. Fox. Ej, ty. Co nowego? Ej, ty. Oni już wiecie, że Ben nie żyje? Wódki i modlitwy do Inosa. Chyba nie. Lutniarz. Tara. Tu ktoś? Nikt. Tu ktoś? Pewnie też nikt. Wy jesteście w porządku. Was nie chciałbym przemieniać. Vincente. Wiem kogo. O, skrzydła. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Jakie skrzydła chcesz kupić? Bagiennego chłopicy? No to. Masz dla ciebie. Dzięki. No, elegancko. Oskar, ty jesteś. Ostatnio sporo biegasz po bagnie. Widziałeś może któregoś z tych zielonych krwiopijców? Widziałem. Oni żądlą niesamowicie mocno. Jeśli masz pecha, to nawet jedno draśnięcie może zwalić cię z nóg. Coś mi o tym wiadomo. Ta trucizna musi być naprawdę niebezpieczna. Na własne oczy widziałem, jak węże błotne starają się unikać tych latających paskudstw. Tak sobie pomyślałem. Co gdyby samemu jej użyć? Wiesz, nie każdy tutaj gra czysto. A i na samym bagnie pełno niebezpiecznych bestii. Człowiek musi mieć jakąś przewagę. Gdyby udało ci się zdobyć takie żądło, to chętnie je od ciebie odkupię. Bagiennego krwiopijcę najłatwiej rozpoznasz po zielonych wzorach na całym ciele. Dzięki, Oskar, że mi podpowiadasz. Co ty nie powiesz? Słuchaj. Udało mi się zdobyć to, o co prosiłeś. Mam tego pewnie 300. Wspaniale, teraz muszę tylko znaleźć jakiś sposób, by odpowiednio dozować truciznę na ostrze. Chyba porozmawiam o tym z Hiero. Trzymaj! To w ramach nagrody. Dzięki. Ej, ty. Możemy jeszcze o czymś pogadać? Jaki dzień teraz? Po tym, co odwaliłeś na turnieju, wszyscy... No, czyli wy jeszcze jakby nie za bardzo wiecie, że Ben... Że Ben... Tak średnio żyje. Rosita. Nic ciekawego. Wartownik, ty już nie masz co wartować. Po co ty tu stoisz? Wy naprawdę nie wiecie, że Ben jakby... Nie żyje? Nie, no nie ma tu Bena, więc ktoś chyba musiał po nim posprzątać. Jego truchło. Dobra, idźmy dalej. Wiem, kogo zamienimy w tego wilka, czy w cokolwiek kurwa mamy kogoś zamienić. To jest ten ziomek, co miał tego niewolnika i nas strasznie denerwował. Przynajmniej mnie trochę wkurzał. Może z Cortezem pogadamy. Szukasz Corteza? Właśnie ćwiczy na arenie. Jeśli to pilne, to idź prosto do niego. No dobra. Ty? Simon, coś ciekawego? Głowę mam polnego pełzacza? No mogę ci sprzedać jedną. Dzięki. Tak one się za bardzo... Jeśli chodzi o głowy, to one się... Tych polnych pełzaczy, to one się za bardzo nie przydadzą nam. Może ciebie? Nie, też byłeś Iwan, spoko, nie? Pohandlujmy, a pokaż, co masz ciekawego. Bronie? Raczej sposyły. Tu jest fajny handlarz. Może on ma jakieś rzeczy do wykuwania, schematy. Masz jakieś fajne schemaciki? Masz, ło kurwa, i to ile? Ty, kupuję. Ale większość rzeczy się nauczyliśmy. Poznany. No, większość rzeczy tutaj wiem. Tu jest wiedza magiczna. Magię nie idziemy, więc kij z tym. Tu jakaś czacha. Tu jakieś spelki, to nie chcemy. Jakieś kusze też nie chcemy. No i z broni w sumie nie masz za dużo. A pancerz? No masz ten. O, ciężki pancerz południowca. Fajne. W sumie. Ja to bym nawet chyba kupił. 70, 75, 85. Pokaż. 70, 75, 85. No, mam lepszy. Tak mi się wydaje. Znaczy tamten ma obronę przed ogniem 10 milionów. To jest akurat prawda. Ale... żaden problem. Dobra. Gdzie jest ten pajac, którego chcę zamienić w wilka czy w cokolwiek innego? W jakąś podłą kreaturę. On się tu powinien znajdować, nie? Ale go tu nie ma niestety. Nasz Cortez, chyba że my Corteza bezpośrednio chcemy zamienić. O kurwa, nie mogę tędy wskoczyć? Nie mogę tu jumpa zrobić? Nie mogę. Poważnie, my Corteza chcemy zamienić? Tak. Chodźmy, zobaczymy.
Cortez! No kurwa, no jak mam ci tu wejść, ty? A tam osob... z tej też byście otwarli, no. No nie tylko z jednej, panowie. Może ciebie, co? Eilen. Dawaj, mieszka, ale widzę, że za dużo nie pogadamy. Cortez! Kogo ja widzę? Jak życie? Znalazłeś to, czego szukałeś? Albo chociaż dorobiłeś się małej fortuny po drodze? Nawet dużej fortuny. Co słychać? Czekamy na jakieś zlecenie. Załoga mi się rozleniwia, cholera. Chciałbym... Zapraszam. Nie no, nie chcę, bo trenować. Chciałbym znaleźć tego ziomka, ale nie wiem, czy my go w sumie nie zabiliśmy. Kość tu jeszcze musimy zamienić w tego. Wypróbować na nim eliksir, tylko nie mogę go znaleźć. Może w nocy on tu będzie spał dopiero, może dopiero w nocy. Próbujmy się kimnąć do nocy, może on tu przyjdzie w nocy, ten ziomuś, do północy. No nie. Widzę, że nikogo tu nie ma. Nie wiem, czy jego... Możliwe, że my go zamordowaliśmy wcześniej. Albo ktoś go już zamordował. Kurczę, jeszcze jedna postać. Muszę znaleźć, gdzie ona się znajduje. Ej, ty. Bo zwykłych piratów widzę nie mogę. Jakby dać im tej eliksira. Musimy go znaleźć. Zaraz się widzimy, jak znajdę jakąś postać, którą tu jeszcze możemy przemienić. Co robiłeś z Benem? No, nie powiem. Imponujące. Do tej pory nikt nie miał odwagi się mu postawić. Powiedz mi, jaki jest twój sekret? Nie wyglądasz na jakiegoś zabijakę. Jestem szybki. Mogę ci powiedzieć. Ale tylko jeśli obiecasz nikomu tego nie rozpowiadać. No to chyba oczywiste. Masz moje słowo. Regularnie piję mikstury wzmacniające. Zwiększają siłę i wytrzymałość bez potrzeby długiego treningu. Swoje kosztują, ale efekty są zdumiewające. Tak się składa, że mam jedną przy sobie. Może chciałbyś wypróbować? Nigdy jeszcze nie używałem niczego takiego. Jest ryzyko jakichś skutków ubocznych? Ja piję to regularnie, a jeszcze nic mi się nie stało. Chyba nie ma się czego obawiać. Dobra, dawaj to! Eliksir przemiany. Zamieni się? Tego zaczytałem. To ja znam już odpowiedź. Czuję, jak całe moje ciało wypełnia się energią. Teraz mógłbym rozpłatać na części każdego. Moja skóra. Czy to normalne, że zaczyna mnie sędzić? Co on się zamienił? Ty, w co on się zamienił? Silna dawka eliksiru zadziałała, ale jedynie częściowo. Kończyny dana zamieniły się coś pomiędzy człowiekiem a zębaszem. A, przemiany w zębasza. Gdy tylko zobaczył, co się z nim stało, wparł w panikę i pobiegł w głąb bagień. My jesteśmy w stanie go gonić. W teorii nie powinniśmy tego robić, ale jestem w stanie to zrobić. Więc ja bym go pogonił i zobaczył, co się stanie. To jest pierwsza sprawa. Ponieważ to, co czytałem mniej więcej tak z poradnika, to teraz powinniśmy się udać z powrotem do lokalizacji w Wilczym Leżu i później najwyżej on nam zleci z powrotem znalezienie tego Dana i on się gdzieś będzie znajdować w jakiejś jaskini, natomiast pobiegnijmy za nim i skipnijmy tą część. Mam nadzieję, że się przynajmniej nic nie zbuguje, ale w razie czego jeszcze klikniemy zapis. Czy będziemy w stanie z nim porozmawiać? Szkoda, że akurat Dan się zamienił. Dan to był chyba nie najgorszy ziomo. Wolałem, żeby ktoś inny się zamienił, no ale chyba wyszło jak wyszło. Misję trzeba wypełnić. No to on akurat był spoko, mogę zamienić trębasza albo coś. Szumowiny. Dobra, gonimy za nim, widzowie. Pokazuję to na odcinku z tego względu, że wiem, że pewnie sporo osób będzie szukało tego najzwyczajniej w świecie po odcinkach. Orkowie! Co się dzieje, że... A jeszcze jakiś truteń goni tego da... Już myślałem, że on zniknął. Orkowie, kurwa. To ten mi burmistrz jakiś, czy tam szef, ten Morris mówi, że tu nie ma orków. Jak tu pizdył tych orków. Pilnują wszystkiego, co trzeba pilnować. Niestety. Czy my będziemy walczyć na końcu z tymi orkami? Co się wydarzy? Czy oni zaszturmują wyspę? Czy my zginiemy?
Jestem trochę ciekaw w sumie finału tej całej akcji. Biegniemy za Danem, bo nie wiem, czy dokończyłem to myśl, bo wiem, że jest pewnie sporo osób. Co to biegnie? Kurwa, Golum. Wiem, że sporo osób pewnie będzie szukać rozwiązania tej sytuacji. No zostaw mnie, skurwysynie. Sporo osób będzie szukać rozwiązania tej sytuacji. Więc... O kurwa, co tu się dzieje? Ty, to jest jakaś pojebana akcja, panowie. Pojebana akcja. Pieniostwór, wąż, Dan zamieniony w tego. Co się dzieje teraz, Dan? Słuchaj. Tutaj jesteś. Cholera, co się ze mną stało? Wiedziałem, że bawienie się magią i eliksirami to nie jest dobry pomysł. Musisz to jakoś odwrócić, Marvin. Nie chcę tak spędzić reszty życia. Spokojnie, postaram się coś wymyślić. Póki co może lepiej nie pokazuj się tak nikomu. Nie wiadomo, jak ktoś może... A może uda się go odmienić. Będę tu czekał, ale pospiesz się! Okej, przełomowe odkrycie. Nawet nie wiem, czy my nie wiem, czy musieliśmy za nim pobiec. Z tego co wiem, to chyba nie musieliśmy, ale to zrobiliśmy. Znajduje się on w tej jaskini, więc dzięki temu teraz będziemy mieli jasny pogląd, gdzie go znajdziemy na przyszłość. Ja wracam, bo niestety stąd się teleportować nie mogę. Więc wracamy oczywiście na tą naszą przystań. Może załatwię z dwa orki, tutaj jakieś golema załatwię. I widzimy się już na miejscu, jak będę w wilczym leżył, nie? Oddać misję. Dobra widzowie, znajdujemy się już w lokalizacji, w której znajdować się powinniśmy. Chyba, mam taką nadzieję. I gdzieś tutaj powinniśmy znaleźć naszego zioma. Nie. Coś mnie tu nie gra. Gdzie jest nasz ziomo? Jest kufel, jest jakaś kurwa drabina, jest regał na książki. Ale mój ziomo magik, mój ziomo alchemik. Nie ma mojego zioma alchemika, co się z nim stało? Halo, myślałem, że tu od razu teleport. I odbuta misja zostanie wykonana, ale coś tu nie ma naszych ziomów. Może musimy się kimnąć do rana, bo on se w nocy normalnie kima. Istnieje taka szansa? Oczywiście, że istnieje taka szansa i nawet wam powiem więcej. Prawdopodobnie właśnie tak jest. Do poranka. Mam nadzieję, że pobudka. Mam nadzieję, że już wszyscy co wstali. Baez. Mogliśmy wyszkolić? Teraz to zadałeś pytanie. No, coś tam. Prawda. Ale widzisz, problem jak to co innego. A, no nie chcę się od ciebie uczyć, dlatego skipłem ten dialog. No to śmieszne, że ci nakopałem, a ty chcesz mnie jeszcze uczyć za siano. Nie leży, że ci odebrałem te skóry, które wcześniej ci dałem, to jeszcze mówisz, no racja, dałeś mi skóry. Ty, gdzie jest mój ziomo? O, jest Egan. Wypróbowałem mikstury. I jak? Zadziałały? Opowiadaj. Słaba mikstura nie zadziałała. Badany narzekał na jej smak, ale oprócz tego nie było żadnych innych efektów ubocznych. Mogłem się tego domyślić. Dawka była bardzo delikatna. Regularna porcja zdaje się wywoływać wymioty. Nie widziałem żadnych śladów przemiany, a badany również nie wspominał o żadnych dodatkowych efektach. Intrygujące. Któryś ze składników musiał wywołać natychmiastową reakcję w żołądku, co doprowadziło do wymiotów, a w ostateczności nie przyswojenia substancji odpowiedzialnych za przemianę. Będę musiał sprawdzić, co dokładnie może być za to odpowiedzialne. Silna mikstura zadziałała, ale nie do końca. Zadziałała? Niesamowite! Sam nie przypuszczałem, że tak wczesna próbka rzeczywiście przemieni człowieka. Ale co masz na myśli poprzez nie do końca? Przemienił się jedynie na chwilę? To by oznaczało, że wystarczy dołożyć kilka liści zębatego ziela. Nie, miałem raczej na myśli, że przemiana nie przebiegła pomyślnie do samego końca. Mężczyzna, któremu ją podałem, chwilę po jej wypiciu zaczął krzyczeć z bólu. Następnie zamienił się w jakąś dziwną istotę, będącą pół człowiekiem, pół zębaczem. Gdy tylko zobaczył, co się stało, wpadł w panikę i uciekł na bagna. Zdumiewające! Udało ci się go dogonić i sprawdzić, jak przebiegła reszta procesu? Może ten stan jest jedynie przejściowy? Proces chyba zatrzymał się gdzieś w połowie transformacji. Badany był wyraźnie niezadowolony z takiego obrotu spraw. Był wyraźnie niezadowolony. Znalezienie jakiegoś sposobu na odwrócenie tej przemiany. Masz jakiś pomysł?
Nie opracowywałem żadnej mikstury odwracającej przemianę. W zamyśle sama miała przestać działać po maksymalnie kilku godzinach. Myślę, że gdy do niego wrócisz, powinien być już w swojej ludzkiej formie. Biegnij do niego i sprawdź, w jakim jest obecnie stanie. Gdyby źle się czuł, daj mu ten ekstrakt. Pomaga na większość dolegliwości. Pełnia życia, pełnia many. No dobrze, no to wracamy, widzowie, z powrotem na jebane bagna. Teleportacja. Tak się widzimy, bo już 50 minut odcinka. Dobra, widzowie, jesteśmy już przy samym końcu. Zaraz znajduje się jaskinia. W ogóle wcześniej, kurczę, z 5 razy musiałem wczytywać z powrotem gierkę, bo próbowałem zabić tych orków. Po jednym by dało radę, ale ogólnie byli zbyt mocni. Ja niestety już zdążyłem sobie zaspoilerować finał tej akcji. Finał tej akcji właśnie jest, jaki jest, widzowie. Dan musi zostać przez nas niestety zabity, ponieważ normalnie by nas zaatakował. Piracka zbroja, o proszę. Została z niego chyba. No, zamienił się w zębacza. Dan całkowicie przemienił się w zębacza. Eliksir chyba zadziałał, ale chyba nie do końca zgodnie z oczekiwaniami jest gena. Może powinienem skrócić męki Dana? No właśnie, udało się je skrócić i teraz wracamy jeszcze z powrotem, zdajemy relację i kończymy ten odcinek. Dobra, mamy teleportację, mam nadzieję, że znajduje nas się tu ziomo. Jezagen, czy jak on ma jakieś to dziwne imię? Te dziwne imię, Jezegen, hey. Jezegan. Eliksir okazuje się działać lepiej niż przypuszczaliśmy. Dan całkowicie przemienił się w zębacza. Można nawet powiedzieć, że stał się zębaczem. Gdy tylko wszedłem do jaskini, rzucił się na mnie, próbując mnie pożreć. Wątpię, by pozostało w nim coś z człowieka. To wspaniała wiadomość! Oczywiście jego stan to wielka tragedia, nad którą będę ubolewał, ale działanie eliksiru jest dla mnie przełomowym krokiem. Przejdźmy jednak do twojej nagrody. Eliksiry, jak sam widzisz, jeszcze nie do końca spełniają oczekiwania, więc mam tu dla ciebie kilka innych wywarów. Dzięki za pomoc. Eliksir siły, eliksir zręczności, eliksir życia? O kurwa mać. No to są zajebiste rzeczy. Jezegan był bardzo zadowolony z tego, co udało mi się ustalić. Ten alchemik zdecydowanie potrafi wynagrodzić trud włożony w pracę. Jestem ciekaw, co by, jakbym dał komuś innemu, to on tak samo by się po prostu zamienił, tylko to by nie byłby ten Dan czy ten Den, tylko po prostu ktoś inny, na przykład duch by się zamienił. Jak zobaczę, jakbym podał mu od razu tą mocną dawkę, czy w ogóle była taka opcja. Nie wiem. Dzisiaj kończymy odcinek. Mam nadzieję, że był spoko, był bardzo montowany, ale też nie chciałem go przedłużać. Wpadnijcie na Twitcha, wpadnijcie na Instagrama, wpadnijcie na mój drugi kanał, zobaczcie Rewinda, zobaczcie ciekawostki. No jest sporo tu kurwa do oglądania, bo w swojej karierze internetowej rzuciłem 2000 filmów, więc coś tam sobie znajdziecie. Trzymajcie się, bo do zobaczenia. Ara klopsy.